Swego czasu była dyskusja o tym, czy kierowca busa skręcając w prawo może widzieć rowerzystę. Oczywiście odpowiedzialność zawsze spoczywa na kierowcy. Każdego pojazdu, jeżeli skręcamy w prawo, należy ustąpić rowerzyście. Natomiast jeżeli prowadzę autobus, zatrzymuję się przed drogą dla rowerów, absolutnie konstrukcja pojazdu uniemożliwia mi zobaczenie, czy coś nadjeżdża z prawej strony. Musiałbym zaciągnąć hamulec ręczny, wstać i podejść do prawych drzwi. Jadąc, obserwuję prawą stronę pobocza czy ścieżki dla rowerów i widzę mniej więcej, czy coś nadjeżdża. Jeżeli jednak jakiś rowerzysta, powiedzmy na to, wyskoczy trawnikiem, nagle się znajdzie, no to jest to dla mnie nie do zauważenia. Jedynie co mogę zrobić, to zatrzymać się przed ścieżką dla rowerów, drogą dla rowerów, poczekać chwilę i jeżeli nic nie jedzie, ruszyć. I tu apel do rowerzystów, ja sam jestem rowerzystą, proszę zwracać uwagę na autobus, że w momencie, kiedy on po chwilowym zatrzymaniu ruszy, nie ma szansy, żeby zobaczył was z jego prawej strony.